Nie da się ukryć, moi drodzy, że jeśli chodzi o żywioły, no to ta pogoda wpisuje się idealnie w pomorskie kraina pięciu żywiołów. Łeba, błękitna kraina. Dlaczego łeba, błękitna kraina? Ponieważ akurat jeżeli chodzi o wodę, to nie tylko akurat morze. U nas jest i rzeka, jesteśmy w otoczeniu dwóch jezior, w tym jedno z nich jest trzecie co do wielkości w Polsce, znajduje się w obszarze Słonimskiego Parku Narodowego. Jest to unikalne zjawisko przyrodnicze. Tak naprawdę właściwie, jeżeli chodzi o spotkanie z łebą, to jest spotkanie z żywiołami. No właśnie, jeśli chodzi o północ Polski, łebę i okolice, tutaj znajdują się jedne z najbardziej atrakcyjnych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, przyrodniczo krajobrazów. Ale wy też od kilku lat, dokładnie chyba od dwóch, zajmujecie się innym aspektem, który bardzo fajnie promuje ten region. Mowa o kulinariach. Zgadza się. Nasze lokalne kulinaria akurat, może nie tyle, że one zostały tutaj wypromowane dopiero od dwóch lat, ale zdecydowanie bardziej położyliśmy na to nacisk, ponieważ jest to także bardzo unikalne dla naszego miejsca.